Siema, z lotniska. Czekamy właśnie na nasz samolot. Pokażę wam, jaki bilet dostać. To jest bilet. Są takie dane? Nie, tylko imię, nazwisko. I tyle wystarczy. 5 rano pobudka, 5:30 wyjazd. Jest teraz prawie 7:00, jesteśmy na lotnisku i lecimy do Tanzanii na safari. Nie mogłem się tego doczekać. Safari tutaj to było jedno z takich moich marzeń. Zawsze chciałem zobaczyć. Dodatkowo, jak zobaczyłem jeszcze filmiki z tych miejsc, to już w ogóle chciałem to zobaczyć. I myślę, że to będzie fajny dzień, a nawet 2 dni, bo zostajemy 2 dni. Dzisiaj najpierw lot takim małym samolocikiem. Samolocikiem. Jest jeszcze rano, wybaczcie mi. Później tak, safari, później noc tam. Później rano wstajemy i drugie safari, ale na rzece. Czyli będziemy szukać hipopotamów, krokodyli i różnych innych jeszcze zwierząt. Naprawdę będą 2 ciekawe dni. Także to jest fajne. Dobra, teraz kawka, trzeba coś zjeść. Lecimy i wszystko wam będę pokazywał po kolei. Taka tam hala odlotów. Ja wiem, że na takiej małej to chyba nie byłem nigdy. Oczywiście lotów krajowych tylko. Międzynarodowe są gdzie indziej. Szybko odprawa. Plan jest taki, żeby zająć miejsce koło pilota. Mam nadzieję, że mi się to uda. I to bardzo mam taką nadzieję. Powiedzieli mi, jak to szybko zrobić. Muszę po prostu stać pierwszy w kolejce. No i stamtąd będę miał najlepsze widoki. No i w ogóle będzie fajnie lecieć koło pilota. Do samolotu wchodzi chyba 12 osób tylko. To jest naprawdę taki malutki samolocik. Oby będzie ciekawie. Nasz samolot już czeka. Nie ten stół, ten tu. No i zaraz wsiadamy. O, jeden tam startuje. Cały czas jestem z samego przodu, żeby tylko się tam wrąbać naprzód. No i Piotrek, drugi pilot. Piotrek, ksywka Piotr. Witam Państwa. Zaraz startujemy na safari. Proszę zapiąć pasy. Chyba. Pilot Piotr. Damy sobie radę. No to startujemy. Ale Paweł się boi z Moniką. Ja już latałem mniejszym, ja latałem wszystkim praktycznie. Także ja się tam w ogóle nie przejmuję, ale oni się boją. No to let's go. Sytuacja na pokładzie? Oni są przewydygani. Lecimy, lecimy. Mamy 45 minut, proszę zapiąć pas i siedzieć spokojnie. Na
pizzę. To jest Musa, nasz przewodnik na dzisiaj. Zaczynamy afrykańską przygodę na safari. No i firma, z którą jedziemy, ma się Paradise Wilderness.com. W ogóle fajną mam opcję co do tego safari. Jak ktoś z was będzie się tutaj wybierał, dajcie znać, jeśli weźmiecie ode mnie, przeze mnie, tak jakby właśnie z tej firmy, oni mi coś odpalą. Wy nie stracicie, ja coś zyskam, będzie super. Super zaczęło. No, jak na razie małpy, guźce i żyra w pełno. A dopiero jesteśmy 5 minut. Hello, panie żyrafo. O, ale ich tu jest, tam jeszcze z tyłu kolejna. To, gdzie ja byłem na Silazy, to w ogóle nie to. Znaleźliśmy dużo świeżych tych kupek słonia i szukamy go. No i znalazłem słoń afrykański. O, ten jest malutki akurat jeszcze. Ale powiem wam, czym się różni. Na jednym filmie mówiłem, o czego różni się słoń afrykański od indyjskiego. Afrykański ma dużo większe uszy, jest wyższy około metr. Ma piękne kły. Kolejnego słonia znaleźliśmy. Z tyłu żyrawki jeszcze. No i ten już jest większy od tamtego. I ile mu pospadało wszystkiego. Jak na razie widzieliśmy większość zwierząt, które mieliśmy zobaczyć. Jeszcze tylko nie widzieliśmy lwów. Mam nadzieję, że je zobaczymy. Bo jak na razie mamy szczęście, a i to dużo. Bo jesteśmy dopiero z godzinę może tutaj. No już naprawdę widzieliśmy dużo zwierząt. Zarąbiście, naprawdę. Moim zdaniem dużo lepiej niż na tym safari, którym byłem na Sri Lance.
Paweł, czemu ta świma kły... Świnia ma kły? To jest guzio, taka świnia. Dobra, dojechaliśmy do miejsca, w którym możemy wyjść z samochodu, wysikać się, bo oczywiście na całym safari tego nie można robić, tylko wyznaczone miejsca, które są w miarę do tego bezpieczne. I odpalam drona. Za odpalenie drona też trzeba tutaj dodatkowo płacić. O, słoń znowu się awanturuje. No, ja po prostu mam tak, że nie muszę, ale musimy być schowani, żeby inne samochody nie widziały, żeby nikt nas nie zgłosił. Także duży plus. Teraz mamy śniadanko, kawkę, śniadanko, przekąskę. Ale cały czas jest tutaj blisko słoń i się musimy czaić. No. Smacznej kawusi. Nie bać kawusi. Dobra, nasz kierowca dostał cynk, że 2 godziny stąd drogi jest lew. Także jedziemy 2 godziny teraz taką drogą. Ktoś pytał, jak się jedzie. Nie, dlatego będziemy jechać 2 godziny. Wyschnięta rzeka. No i mamy wszystkie zwierzęta zaliczone, jakie powinny być. Tutaj. No, misja ukończona. Udało się zobaczyć wszystkie zwierzęta. Jeszcze po drodze oczywiście teraz będziemy wracali. Będziemy dalej jeszcze się zatrzymywali w różnych miejscach. Za chwilę idziemy gdzieś na obiad tutaj. Naprawdę fajnie. Bardzo, ale to bardzo polecam to safari. To jest po prostu fajne. Wszystko możecie tu zobaczyć, to co byście chcieli widzieć. No, matka 4 ma małymi i wszystkie się idą schować. Bawoły, ale uciekają. Patrzcie, jaki wielki baobab. Nie, no jest taki ogromny. Takiego wielkiego drzewa też nie widziałem. Jak byłem w tej wiosce ostatnio, nie wiem czy widzieliście,
to był też baobab. Ale był mniejszy od tego, a tata miał 500 lat. To ten to już nie wiem w ogóle ile on musi mieć lat. Bo jest naprawdę... Mamy przerwę na obiad. Jest chyba z 500 stopni. Jest tak gorąco. Ale spoko. W ogóle wracając do tego, jak już wspomniałem o tej wiosce. Powiem wam, że naprawdę nieraz to ja jestem załamany po prostu komentarzami ludzi. Serio. To, co niektórzy mają w głowach, to mi się po prostu nie mieści. Na przykład komentarze, że pewnie po tym, jak ja stamtąd wyszedłem, to w szkole pozbierali wszystkie te zeszyty i długopisy i tak dalej tym dzieciom i wszystko wróciło do sklepu z powrotem. Jest. Komuś... No nie sądzę, że tak się stało. Naprawdę nie sądzę. Dodatkowo, że fajnie, że pomagam, ale po co to pokazuję i się tym chwalę? No właśnie, żeby dać przykład. Żeby dać przykład tym, którzy tego nie robią. Że można, że się da. A ktoś pisze, możesz pomagać, ale nie musisz pokazywać. Dobra, no nie muszę. Ale jak pokażę, to mam nadzieję, że dam komuś do myślenia i ktoś też zacznie pomagać takim ludziom. I dodatkowo jeszcze następny, który mnie najbardziej zdenerwował. Po co pomagać takim ludziom? Później oni będą wiedzieli, że przyjdzie biały i nie będą musieli nic zrobić, bo wszystko dostaną na tacy. I że lepiej dać wędkę, a nie rybę. No tak, tylko niech taka jedna osoba z drugą sobie pomyślą. Rodzą się na takiej wysepce, w domu z kupy zrobionej na przykład. Rodzice żyją tylko z tego, co na przykład zerwą jakieś gdzieś tam banany, zjedzą jakieś mięso, a mięso jak zjedzą to jak jest dobrze, albo złowią ryby i tak dalej. Nie mają na przykład pracy, nie mają żadnych perspektyw. I jakie perspektywy ma mieć takie dziecko? Jej dając takiemu dziecku trochę szczęścia, przyjeżdżając tam, kupując mu jakiegoś cukierka, albo pomóc mu w nauce, dać mu jakieś zeszyty, żeby miał do nauki, długopisy i tak dalej. Takie osoby twierdzą, że to nie jest dobre, to wy się leczcie, serio. Bo ja nie chcę mi się już tego komentować. Bo nikt z was nie jest w stanie się postawić na miejscu takich ludzi, bo macie wszystko. Jeżeli komuś się wydaje, że nie ma nic, to samo to, że mieszkasz w Europie, w normalnym domu i tak dalej, to już masz bardzo dużo. Pamiętaj. Inni nie mają takiego szczęścia. Patrzcie, ile chybu potało. Teraz będzie wiało, wiem, bo nie mam mikrofonu, bo się rozładował. Widzicie, jak krzyczą? Patrzcie jeszcze, jak udało nam się wyczaić hienę przypadkiem. You can stop? A, nie widać jej w środku. Zesłała kamera. O, szkoda. Ale wygląda. No nie udało się. Została w środku. Ale widzieliśmy. I dojeżdżamy do kampingu, w którym się zatrzymamy dzisiaj na noc. Odebrali nas Masajowie i tutaj podobno są oryginalni. O, jest bar. Także chyba fajnie spotkać wreszcie oryginalnych. O, tu basenik, domki. Dobra, już wiemy po co są tutaj Masajowie. Są po to właśnie, że jak przyjedzą zwierzęta, no to oni mają nas bronić przed nimi. Wczoraj na przykład przyszedł słoń tutaj. Także wesoło. No i oni i nas odprowadzają do pokoju i później nas przyprowadzają, jak chcemy iść do barku. Takie są domki, ale nie śpimy w domkach, tylko w namiotach. Nie dlatego, żeby tać, tylko dlatego, że sobie wybraliśmy namioty. No, oni już poszli swojego i teraz jeszcze ja idę do swojego namiotu. Tak wygląda mój namiot. No i popatrzcie, jak namiot w środku wygląda. Normalne łóżko. Tutaj jakaś szafka. Lampka. I tu łazienka zrobiona. Kabinka. A gdzie toaleta? O, jest toaleta. A, petarda. Klimy nie ma, ale trudno. O, jest klima.
O, petarda. Chyba to będzie koniec odcinka, ale może wam jeszcze później coś pokażę, jak to wygląda. Ogólnie jesteśmy w buszu. Dobra, na sam koniec chciałbym wam przypomnieć o akcji, którą robię, że zbieram 10 tysięcy osób, które będą mi pomagały w zostawianiu łapek w komentarzu, obojętnie jakim, albo po prostu Team Pajak, hashtag Team Pajak. Promujemy bardziej kanał. Dzięki waszej pomocy jest to możliwe, także bardzo o to proszę. Ja się muszę kiwnąć. Jestem tak zmęczony. Ogólnie wycieczka zarąbista. Zobaczyliśmy takie tyle zwierząt, wszystkie te, które chcieliśmy zobaczyć. Całe stada żyra, wszystko. No super, po prostu super. Jestem mega, mega zadowolony. Dodatkowo jeszcze tutaj teraz ten klimat. Naprawdę fajnie. Ale godzinę drzemki potrzebuję, bo widać po oczach, że jestem bardzo zmęczony. No, dobra, ja bym miał już skończyć, to pozdrawiam. A jak nie, to jeszcze wam coś tam pokażę później. Zapraszam wszystkich serdecznie do sklepu Podróże Wojownika. Znajdziecie tam ubrania, a także sprzęt sportowy. Dziękuję wszystkim za wsparcie mojego projektu. Pozdrawiam, Piotr Pająk.